Nie wiem, czy na naszym kanale był kiedykolwiek bardziej hejtowany film niż ten dotyczący zapowiedzi Steam Decka. Nie ukrywam, że zjechałem tam tę konsolę do cna, nie mając jej w rękach, ale jak miałem mieć ją w rękach, skoro ona jeszcze nie wyszła. Teraz mam tego Steam Decka w rękach i muszę wam powiedzieć, że moja opinia przesadnie się nie zmieniła. Chociaż trochę tak. W naszej redakcji od kilku tygodni mamy okazję korzystać z tego Steam Decka, którego zakupiliśmy w pierwszej możliwej turze. I tak naprawdę muszę wam powiedzieć, że ja chyba troszeczkę źle podchodziłem do tego urządzenia, bo ja sądziłem, że to jest konsola do gier, a to po prostu udaje konsolę do gier, bo to jest po prostu komputer i ma wiele ułomności także komputera, o których za chwilę opowiemy. Jako że to jest komputer o sporej mocy, jak na taki handheld, no to musimy pamiętać o tym, że to musi być duże. I faktycznie duże jest, bo to zajmuje sporo miejsca. Naprawdę, ja wiem, że na takim zdjęciu po prostu to tego nie widać, albo jak trzymam. O! Przenośny sprzęt. Tylko to jest na tyle mało przenośne, że tego tak naprawdę nigdzie nie da się zabrać w sensowny sposób. Chyba że mamy akurat wolne pół plecaka. Bo ja wam powiem tak. To jest handheld. To nawet jest handheld. Ale to nie do końca wiem, co to jest, bo człowiek sobie z tego w ogóle nie zdaje sprawy do momentu, aż położy to na laptopie, co ja zrobiłem. Położyłem to na 13-calowym laptopie i się okazało, że to ma praktycznie szerokość laptopa, więc to jest naprawdę duże. To się po prostu może wam nie zmieścić nawet do torby na komputer, jeżeli macie jakiś mniejszy. Oczywiście, jeżeli kupicie ten sprzęt, to otrzymacie w zestawie takie etui. Etui kosmicznie duże, musicie przyznać. Tylko że Steam Deck wchodzi tutaj na styk i nie mieści się tutaj absolutnie nic więcej. Więc nie zmieścimy tutaj nawet zasilacza, gdybyśmy chcieli tę naszą konsolę naładować i tak dalej. Więc moim zdaniem to jest naprawdę spora wada tego sprzętu. To nadal oczywiście jest najmniejszy albo prawie najmniejszy gamingowy PC znanej firmy dostępny na rynku. Ktoś mi powie też, że dobra, ale jak masz Switcha i tobie te Joy-Cony nie pasują i sobie podepniesz takie, to rozmiar też jest bardzo podobny. Z jednej strony się zgadzam, ale z drugiej strony popatrzcie na grubość. Z trzeciej strony weźcie pod uwagę, że tutaj mamy wybór, czy chcemy wygodniej grać w domu, czy może na wyjazd trochę zmniejszyć wymiary naszej konsoli, a w przypadku Steam Decka takiej opcji po prostu nie mamy, bo to jest bydle, od którego ani części nie da się odczepić i po prostu trzeba mieć tego świadomość. Ja nie mówię, że to jest dobrze, czy to źle, chociaż moim zdaniem bardziej źle. To jest po prostu za duże, żeby to nazwać konsolą w pełni przenośną. Moim zdaniem to jest konsola do grania w łóżku, to jest konsola do grania na toalecie, jeżeli jakiś pececiarz dostanie rozwolnienia parugodzinnego, no to jakiś tytuł będzie w stanie na tym przejść. Ale generalnie jestem bardzo daleki od nazywania tego konsolą przenośną, bo przenośności tutaj zbyt dużo nie ma. Kolejny problem Steam Decka to jest zdecydowanie głośność, bo kiedy korzystamy z tej konsoli, to ona po prostu wyje. I to nie jest tak, że ona wyje po prostu, tylko ten dźwięk jest taki wysoki i nieprzyjemny. Mi to przeszkadzało w małym stopniu, Marcinowi w średnim, Łukaszowi bardzo, ale niezależnie od tego, kto korzystał z tej konsoli, problem zdecydowanie jest odczuwalny. Nie wiem, czy teraz słyszycie tę konsolę, ale tutaj gra jest włączona wyłącznie w tle, a ta konsola i tak jest głośna, mam nadzieję, że to słychać. Jest dosyć ciepła, czuję jak na szyję wieje mi ciepłe powietrze. Czuję specyficzny zapach ciepłych komponentów komputerowych. Nie jest to przyjemne i sama konsola też jest naprawdę ciepła. Więc mamy tutaj takie wady, których troszeczkę mocno się bałem i które faktycznie się pojawiły, bo to jest głośne i się grzeje. Poza tym mamy tutaj taką otwartość, która w pełni otwartością nie jest, mam wrażenie, bo trzeba naprawdę sporo się namęczyć, żeby na przykład zainstalować gry inne niż ze Steama. Ktoś mi powie i parę osób mówił, że no ale to Steam Deck. Przecież nie narzekasz na to, że na PlayStation nie możesz zainstalować gier z Xboxa albo z Nintendo. Ja mówię,
Fair point, ale na stronie produktowej Steama jest napisane, że możesz z różnych platform korzystać. I tak naprawdę na start nie możesz tego robić, bo nakładka growa od Steama no, tego po prostu nie wspiera. Trzeba wejść do Linuxa, pobrać jakieś dziwne programy, alternatywne launchery i wtedy dopiero te gry po prostu wyeksportować do Steama. Ewentualnie trzeba zainstalować tutaj Windowsa, chociażby po to, żeby cieszyć się Game Passem i tą możliwością grania w tytuły różne w bardzo tanim abonamencie. Ja nie mówię, że to jest bardzo źle, bo podejrzewam, że grupa docelowa tego sprzętu to są jednak PC-ciarze, którzy wręcz będą cieszyć się na możliwość zainstalowania kolejnego systemu operacyjnego. Będą jarać się, że oni w ogóle mają opcję w jakiś sposób wgrać gry spoza sklepu, że oni będą z tego zadowoleni. Ja jednak jestem konsolowcem, ja jestem dorosłym człowiekiem, to nie jest obelga do Was, tylko to jest stwierdzenie faktu. Ja siadam przed konsolą po to, żeby pograć, w sensie włączyć sprzęt i włączyć na nim grę i grać. Ja nie chcę nic grzebać, nic sprawdzać i tak dalej. To jest jeden z tych powodów, dla których przysiadłem się z gamingowego peceta na konsolę, bo po prostu nie mam czasu na coś innego niż granie. Nie chcę tej całej otoczki dookoła, po prostu chcę grać. No i Steam Deck to zapewnia, jeżeli chcecie grać wyłącznie w gry ze Steama, a i to nie zawsze, o czym za chwilę powiem. A jeżeli chcecie na przykład zainstalować swoje gry z Epica, które macie za darmo, bo je kolekcjonujecie, albo z GOGa, bo była dobra promocja, albo po prostu tak jak ja kupiliście tam Cyberpunka, żeby wspierać rodzimych twórców, no to wtedy okazuje się, że to nie jest niemożliwe, ale to jest dosyć skomplikowane i trzeba posiłkować się jakimiś tutorialami na YouTubie. No i jako, że ostatnia cecha to była taka i wada i zaleta w jednym, to trzeba powiedzieć trochę też o zaletach. To jest sprzęt naprawdę dobrze wykonany. Ja myślałem, że to będzie wykonane źle, że to będzie źle wyważone. Ja przyznaję od razu, to jest sprzęt zbyt ciężki jak dla mnie. Niewygodnie kilka godzin się na nim gra, ale spodziewałem się tak po prostu, że będzie gorzej. I moim zdaniem oni z tego pecetowego środka wyciągnęli tak dużo, jak się da, żeby to zamienić w handheld i to się po prostu im udało. Więc to zdecydowanie na plus. Cieszy mnie, że tutaj mamy taką bardziej chropowatą powłokę, która nie zbiera odcisków palców. Tutaj to wygląda zupełnie inaczej i konsola brudzi się szybciej, ale przecież konsolę zostawiamy gdzieś tak. Więc to jest naprawdę spoko. Poza tym moc. Muszę Wam powiedzieć, że to robi wrażenie, tak w wielkim skrócie. Ja miałem okazję korzystać dużo ze Switcha, tak jak wiecie, i grałem nie tylko w gry z Nintendo, ale widziałem też gry innych deweloperów. Na przykład grałem w Wiedźmina 3 Dziki Gon, miałem okazję zobaczyć. Delikatnie mówiąc, nie wyglądał on tam najlepiej, a już na takim Steam Decku, czy odpalasz Wiedźmina, czy odpalasz jakiegoś Batmana Arkham Knight, czy odpalasz jakąś gierkę sprzed kilku lat, która dzisiaj na telewizorze albo dużym monitorze już nie wyglądałaby tak fajnie, a na małym ekranie wygląda to super i faktycznie te efekty graficzne są no znacznie, ale to znacznie lepsze niż na Switchu, więc jeżeli ktoś szuka przenośnego sprzętu, na którym będzie miał całkiem dobrą grafikę, no to jak najbardziej Steam Deck jest dla niego. Cieszy mnie też, że mamy po prostu w sklepie kategorie gier, które są dostosowane do Steam Decka i te tytuły są po prostu ulepszone przez Valve, a tam zostały wprowadzone różne udogodnienia po to, żeby te gry jak najlepiej na tym małym pececie działały, więc to zdecydowanie na plus. Na minus fakt, że musimy się w ogóle interesować tym, czy dana gra jest dostosowana, czy nie. To właśnie zabija to konsolowe doświadczenie, które ja tak lubię, że po prostu odpalam i gram, a tutaj to ta nie jest dostosowana, to pobiorę, zobaczę, czy będzie działać, a może nie będzie działać, odniesie, to zmieni ustawienie graficzne i tak dalej. Tutaj mamy naprawdę pełnię tego pecetowego doświadczenia, co dla wielu może być zaletą, bo dostosowuje się wszelkie aspekty grafiki, a dla wielu może być wadą, bo jest niewygodne. Ja należę zdecydowanie do tej drugiej grupy, bo ja po prostu chcę mieć nawet troszeczkę gorszą grafikę, ale za to móc bardzo wygodnie grać. No i generalnie wracając do tego, że możemy odpalać tu różne systemy, mamy poza nakładką Steamową także zwykłego Linuxa, to jest bodajże Arch Linux i powiem Wam, że sterowanie tym Linuxem dla mnie jest strasznie słabe, bo te touchpady, one nie działają tak dobrze jak powinny i mają według mnie bardzo nieprzyjemne wibracje. Do tego, kiedy włączymy klawiaturę ekranową, ona jest po prostu miniaturowa i trudno się
z niej korzysta, więc generalnie jak musiałem zrobić coś poza launcherem Steama, na przykład właśnie zainstalować jakieś programy do odpalania gier z GOGa czy Epica i tak dalej, to był zdecydowanie dla mnie duży problem. Po prostu niewygodnie nawet wpisywały mi się nazwy tych programów i tak po prostu nie wyobrażam sobie, żeby na dłuższą metę korzystać sobie z tego trybu Linuxowego. No i co prawda touchpady są słabe, ale jednak jeżeli popatrzeć na całość, na ergonomię, to jest świetnie, bo spodziewałem się, że to będzie niewygodne, że tutaj nie będę sięgał, tak samo tutaj, a jednak to wyważenie konsoli, ta waga też sprawia, że kciuki nam naturalnie lądują tutaj, więc to jest naprawdę przemyślane, na to trudno narzekać, no wszystkie palce znajdują się tam, gdzie powinny. Jeżeli chodzi o czas pracy, bo wiele osób także się zastanawiało, jak to z tym jest, to uspokajam, jest całkiem nieźle. Jeżeli gramy w takie bardziej wymagające tytuły, to 4 godziny taka konsolka powinna wytrzymać, jak w mało wymagające, to 6 godzin. Nie mamy tutaj też takiej tendencji znanej z PC-tów, że wygaszamy ten sprzęt i on gubi energię. Nie, zostawiłem go na 2 dni, bo sobie wyjechałem na weekend, odpaliłem go i naprawdę ubytek tej energii w akumulatorze był minimalny i od razu, kiedy odpaliłem tę konsolę, gra wznowiła mi się w tym momencie, w którym po prostu ją odpaliłem, więc to zdecydowanie na plus. Nie wiem, jak ocenić mam ekran, bo to jest ekran IPS-owy i od razu widać, że on jest gorszy niż OLED w Switchu. Zwłaszcza, że ja grałem w Batmana, tam wiadomo, że cienie, ciemno, czarno i moim zdaniem tutaj właśnie przez ten ekran taka gra naprawdę dużo traci. Jednak z drugiej strony rozumiem, że trzeba było ciąć koszty, a ekran swoje kosztuje. Na pewno powiem Wam, że on jest lepszy niż w standardowym Switchu, ale gorszy niż w Switchu OLEDowym, tak żebyście mieli jakieś porównanie. To, co zasługuje za to na pewno na pochwałę, to są głośniki, bo głośniki są naprawdę jak na sprzęt tej klasy fenomenalne. Wiem, że wiele osób pewnie będzie grać po prostu na słuchawkach, żeby na przykład nie irytować domowników, ale jeżeli ktoś chce grać bezpośrednio na głośnikach, to na pewno też nie będzie żałował. No i tak naprawdę zauważcie, że dzisiaj dosyć, może nie obiektywnie, bo obiektywny nigdy nie jestem, ale w taki bezstronny sposób starałem Wam się przekazać zalety i wady tego Steam Decka. Pozostaje temat tego, co o nim sądzę. Uważam, że to jest sprzęt dla PC-ciarzy, wyłącznie. Dla osób, które mają bogatą bibliotekę gier na Steamie albo na innych platformach i nie boją się grzebać, wręcz sprawia im to przyjemność. Parę takich osób znam, więc wiem, że taka nisza na pewno istnieje. Ale jeżeli lubujecie się w graniu na PlayStation, na Xboxie, na Switchu, tak jak ja, chcecie po prostu usiąść i grać, a do tego na Steamie nie macie zbyt wielu gier, no to moim zdaniem to nie jest sprzęt dla Was i w takiej sytuacji nie warto go kupić. Na pewno PC-ciarze, którzy chcieli grać w swoje tytuły bardziej przynośnie niż siedząc przy biurku, będą z tego urządzenia zadowoleni, zwłaszcza, że no cena nie jest zbyt wygórowana, jak już się udaje kupić, bo my za wersję 256 giga zapłaciliśmy 2,5 tysiąca złotych i moim zdaniem tak obiektywnie jednak ten sprzęt jest wart tej ceny, jeżeli jego niektóre cechy, które ja odbieram jako wady, Wy na przykład odbieracie jako zalety. Więc ja osobiście, prywatnie bym się nie zdecydował kupić, chyba że właśnie na potrzeby tego filmu, tak jak teraz, ale to jest moja praca. Jednak bym zdecydował się na jakąś inną konsolę. Nie powiem, że ten sprzęt to porażka, bo porażką nie jest. Nie jest to też zdecydowanie konkurent Switcha, bo ja wolę osobiście grać na Switchu. To jest po prostu dla różnych grup odbiorców. A jeżeli jesteście PC-ciarzami, chcecie grać przenośnie, macie wolne 2,5 klocka, bo tej słabszej wersji 64 giga to moim zdaniem nie warto kupować, no to zdecydowanie możecie się skusić i wtedy powinniście być zadowoleni, o ile nie będzie Wam przeszkadzał ten dosyć głośny szum wentylatorów oraz okazjonalne grzanie się urządzenia. I tak naprawdę to było wszystko, co miałem dzisiaj do powiedzenia na temat Steam Decka. Przekażę go dalej, żeby inni członkowie redakcji nim się pobawili. I wiem też, że Piotrek Grabiec zamierza tutaj mody jakieś instalować, Windowsy i inne cuda, więc podejrzewam, że nagramy o tym urządzeniu jeszcze jeden materiał. Właśnie zobaczymy, jak działa z takimi poinstalowanymi dodatkowymi rzeczami. I dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na temat Steam Decka. Kupilibyście czy nie, dla Was sprzęt czy nie. Poza tym standardowo subskrypcja, łapka w górę i widzimy się niebawem w kolejnych filmach dotyczących zarówno Steam Decka, jak też innych sprzętów. Cześć!